Cześć, witajcie! Z tej strony Mafia Solec. Siemaneczko, z tej strony Brączek. I witamy was na typowej polskiej wsi, gdzie już to jest praktycznie końcówka jesieni i ta seria dobiega końca. Ogólnie tak, no Brączu jest w domu, także nagrywamy każdy u siebie. Dzisiaj nie powiem, bo będą dość ciekawe tematy, ale tak jak ogólnie widzicie na swoich ekranach, dzisiaj bierzemy się już za siewy. Tamten siewnik sprzedałem, postanowiłem, że wezmę coś nowego, coś takiego, co jeszcze nie używałem. Mam nadzieję, że się spisze. Gaspardo chyba Pinta, czy jakoś tak. Pinta. A ty Brączu, również siewy. Dzisiaj to naprawdę, tak lecimy z siewami już po grubości, żeby to wszystko sobie poogarniać na mapce, co tylko możemy. O! Nie wsiadaj mi do Zetego, Krzychu. Dlaczego? To tak głośno było jak do Zetura, że wsiadł, że masakra. A to nie ja! Jak nie? Przenosiłeś się przez chwilę. Dobra, bo nie mogłem znaleźć Ursusa. No i ogólnie tak, no kochani, jak sami widzicie, no zleciało strasznie szybko, ale to tak szybko, że aż za szybko. Wczoraj Brączuś, znaczy czekajcie, bo my ogólnie nagrywamy w piątek w południe. Brączek za chwilę leci na 18, ja wyjeżdżam na patelnię, także nagrywam sobie to na sobotę, żeby mieć cokolwiek do wrzucenia. Bo mam tylko Stranded Deepa, którego już dzisiaj też nie zdążę wrzucić, będzie właśnie w sobotę, chyba jeszcze przed typową, gdzie zapraszam, bo jest właśnie po aktualizacji. No i Brączuś w piątek to był taki spontan bardziej, bo mieliśmy jeszcze do pana Krzysia jechać wypić. I ogólnie już tata nas miał zawieźć, ale Brączek mówi, a dobra, sprawdzę ten autobus. No i na całe szczęście dobrze, że on sprawdził ten autobus, bo okazało się, że miałby ten autobus na drugi dzień, czyli w piątek, dopiero o godzinie 9, także na 15 by był u siebie w domku, a to nie za bardzo mu tak pasowało. Jakbym był na 15, no to no, dwie godziny temu bym przyjechał dopiero. No i też dla mnie też by było to nie bardzo, dlatego że ja maturki. I musiałbym Brączka zawieźć, praktycznie on by musiał jeszcze te samemu poczekać nawet, ja bym musiał szybko spadać, a tak na szybko to wiecie, jak się diabeł się cieszy, jak się człowiek spieszy, także pomyśleliśmy, że lepiej jak po tej 23.20 Brączka zawieziemy na ten autobus i sobie przez nockę właśnie poleci i spokojnie sobie dojedzie do domku. No i ty, nie pomyliliśmy się, właśnie dobrze tak pojechaliśmy, Brączek trochę wypił, lepiej mu się spało w tym autobusie. Kurwa, masz tam. Naprawdę, wczoraj z panem Krzysiem to troszkę tam pobalowali, ale pogadaliśmy ja sobie... Ja obstałem, że gdybyśmy jeszcze pół godziny tam siedzieli, to ja nie wiem, to by było. Zgon by był. I powiem wam tak, że naprawdę fajnie spędziliśmy ten dzionek, w piątek nie siedzieliśmy przy komputerze, nie nagrywaliśmy nic. Po prostu... W czwartek, jejku, tak mi się myli, że masakra. Wzięliśmy od samego ranka praktycznie, jak ja tylko z matur wróciłem, bo wróciłem dość szybko, ale to zaraz sobie pogadamy na temat matur. O kurde, to że mnie dotalerzował do końca. Praktycznie tak, od razu poleciliśmy do Czubaka, tam troszkę, no dobre 2-3 godzinki byliśmy, pogadaliśmy sobie troszkę. No jak się rozgadali, to żeśmy stali chyba z godzinę czy półtorej gadali, nie? No a później się usiedliśmy, jeszcze gadaliśmy i tak mówię, więc zleciało nam, o Jezu, czekajcie, strasznie szybko nam też zleciało. Brączek zwiedził gospodarstwo, jakieś tam fotkę sobie strzeliliśmy, no i później pojechaliśmy na nagrywanie do nowego gospodarstwa, akurat było kamienie. Nie powiem, mieliśmy chyba 10 arów, z tego musieliśmy zrobić film, także 3 kamery poszły w ruch i naprawdę dobrze 4. Gospodarz... 4. Dobrze gospodarz nam pomógł, tam wiecie, wolniej jeździ w ogóle i naprawdę udało się, dość fajny filmik, myślę, że pojawi się na kanale za parę dni. No i później z tego, wróciliśmy z tych kamieni, to już było późno, bo już była tam chyba godzinka 18. Czekajcie, bo ja jeżdżę na jakimś kierunku, o dobra. Była godzinka 18. No i tylko przyjechaliśmy, przebraliśmy się, zaczęliśmy zrzucać, Brączek się popakował w tym czasie. I pojechaliśmy do pana Krzysia. Posiedzieliśmy też u pana Krzysia do 21, mówi spadamy, bo musimy tak to jeszcze się popakować do reszty, do końca. Zgraliśmy caluśki materiał, pendrive, wszystko, później po Karolinę pojechaliśmy, no i pojechaliśmy Brączka odwieźć. Oczywiście, jak to już u Brączka w tradycji bywa, Ruski w autobusie. Ja pierdolę, masakra, ty. Jeszcze jeden typ nam się dał w autobusie, co cały czas gada, historię życia opowiada, już miałem tak go dość. Ale po rusku? Nie, po polsku, jakiś Polak, nie, ale taki, wiesz, dziadek jakiś, nie? Przecież jak żeśmy stali w Bydgoszczy... To nie był ten, co czasami w takiej siwej tej, co on akurat bagaż zostawił, jak i ty wsiadałeś? Nie. A, myślałem, no dobra, to kontynuuj. Ale jechał, kurde, z tyłu siedział gdzieś trzy siedzenia za mną i cały czas nawijał, naprawdę, ja pier... A jak byłem herbatę, bo sobie wziąłem herbatę, jak byliśmy w Bydgoszczy, nie? O, burżuazja, widzę. Ty, no ta, na herbatę żeś się przerzucił. Wziąłem sobie herbatę i przysiadł się do mnie, nie? To już myślałem, że kurwicie dostanę. Żartujesz? Nie. No a to ładnie widzę, że się tam się bawiliście. Masakra jakaś, nie? Nie, no i nie powiem wam, kurde, tak nam szybko zleciało, że jak sami widzieliście na kanale, nie ponagrywaliśmy praktycznie nic.
Bardzo mało nagraliśmy, ale to może i fajnie, spędziliśmy troszkę więcej czasu poza domem, trochę poimprezowaliśmy razem i w ogóle naprawdę fajnie było, jest co wspominać. A tak to mówię, no jak jest, jak wiadomo, jakieś tam 2-3 filmy się pojawiły, zawsze na pamiątkę będzie, ale takie wspomnienia bardziej mamy teraz z imprez, z tego wszystkiego, że tego czasu trochę więcej spędziliśmy na świeżym powietrzu. I nie powiem, bardzo fajnie było, tydzień zleciał, no i co, nic nie pozostaje, tylko czekać jak miną te 2 tygodnie, nawet nie, bo wiesz co, w następnym tygodniu kończę matury, także no to za następnym tygodniu, czyli no tak za 2 tygodnie widzimy się już u Brączka chciałem powiedzieć. I co ciekawego, no jeszcze Brączek ma do sklejenia jednego vloga właśnie z tego nowego mojego gospodarstwa, także zobaczycie u niego na kanale, także gdzie zapraszam. Przy niedzieli gdzieś będzie. No ja też myślę, że nawet z kamieniem, nie wiem, zobaczę jutro, bo też mam napięty grafik, dzisiaj ta patelnia. Dzisiaj ta patelnia jest, po patelni wrócimy pewnie późno. Zobaczymy też jak tam będzie impreza trwała. I później bierzemy... Boże, co ja chciałem coś powiedzieć? A, no tak, no i Karolina zostaje. I jutro cały dzionek zostaje, to może coś z Karoliną jeszcze nagramy, u Brączka na pewno musimy ponagrywać. No i później mamy ognisko u Karoliny, także jedziemy na ognisko do niej, gdzie też na pewno nam wieczór cały odpadnie. I dopiero pewnie gdzieś tak od niedzieli ruszymy z Bolusiowem, bo też już będzie poprawione to Bolusiowo. Ja w niedzielę będziesz w ogóle? No tak wiesz, wolę się upewnić. Nie, ja będę, bo ja nie piję na ognisku. Bo jadę jako kierowca, chcę po prostu zobaczyć jak to jest na trzeźwo pierwszy raz, nie? I ten. Pojadę sobie jako kierowca. A na patelni też nie pijesz, nie? Nie, dzisiaj też nie piję, także mówię, 2 dni trzeba troszkę odpocząć organizmowi, trzeba dać czas, żeby wiecie, tak się zregenerował troszeczkę. Ja sobie kamerkę przestawię. O, tak, pięknie, teraz idealo będzie nawet. I wiecie, no trzeba też odpocząć, no ile całe życie nie można pić. Wprawdzie można by było opić matury, ale zresztą u mnie nie ma co opijać chyba. No właśnie chciałem to powiedzieć, że nie ma co zbytnio pijać. No i ale ogólnie powiem tak, że najgorzej obawiałem się, znaczy powiedzmy tak, ja podeszłem do tych matur bez przygotowania, bez jakiegokolwiek, bo był Brączek, no to sami wiecie, no nie było kiedy i ja nawet... No, już nie zwalaj na mnie. Nie, ale ja chciałem właśnie teraz powiedzieć, że ja i tak nie chciałem, powiedziałem sobie, że i tak się nie będę uczył. Co miałem się nauczyć, to się nauczę i takie mieliśmy założenie, że tak, dzień przed kazali nam się nie uczyć, bo miał być świeży umysł i w ogóle, a jeszcze dzień wcześniej pomyślałem, że i tak wszystko zapomnę. Także miałem taką małą wymówkę, no i powiedziałem, że jednak nie będę się niczego uczył, także no polski... Trochę byłem na siebie zły później, bo wystarczy, żebym lekko powtórzył niektóre tam tematy i myślę, że na spokojnie, znaczy nie sprawdzałem odpowiedzi, ale wiem po sobie, że może być ciężko zdobyć te 30%, z matmą nie chcę sprawdzać, coś tam wystrzelałem, tak, na angielski to się był taki, to jak na wojnie, postrzelać, napisać list i iść do domu i powiem ci, że najbardziej obawiałem się angielskiego i prawdopodobnie angielski chyba zdałem. Serio? No, angielski chyba prawdopodobnie znałem, jak później będą jakieś odpowiedzi, to chyba wejdę sobie sprawdzić właśnie dla samego siebie, bo chyba jestem pewny, że zdałem ten angielski. Także no, chociaż będę miał jedną rzecz mniej do zdawania za rok. Jeszcze teraz ustne, ale to ustne za dużo tam na siebie nie stawiam, bo obstawiam, że na pewno raczej to obleję. Polski jak polski, ale z angielskiego to na pewno siądę. Chyba, że przysiądę coś, ale wątpię, nie będzie mi się chciało, bo to już w następnym tygodniu jest. A trzeba wziąć się za nową mapę i troszkę ponagrywać. No, no tak, Bolek teraz od poniedziałku już ma wolne. No nie, jak od poniedziałku? We wtorek piszę maturę rozszerzoną, no ale to jest 5 minut, iść się podpisać i wychodzę, bo nie mam zamiaru pisać rozszerzenia jakiegokolwiek. Tylko, że no taki jest przymus, takie jest kurwa polskie szkolnictwo, że trzeba iść na ten rozszerzony. Mimo, że nawet komuś to jest niepotrzebne w życiu. I później mam chyba wtorek, nie, w środę i w piątek mam ustny, czy coś w tym stylu nawet. I koniec, wreszcie koniec, mam luzik pełny, jedziemy czyli do Brączka. Czekaj, ten tydzień, dziś jest piątek, czyli przyszły tydzień do końca i... No i chyba mam koniec, już nie chciałem się nawet dzisiaj sprawdzać, wiesz, ale prawdopodobnie mam koniec, nie? Czyli już będziesz mógł jechać do mnie? Jo, będę mógł do ciebie jechać. No, czyli Bolek wsiada w autobus i przyjeżdża na tydzień minimum. Jo, minimum na tydzień. Ja akurat jakąś mapę tam skończę u Brączka jakąś, no albo skończę już u siebie tą swoją, albo u Brączka... Jo, ja będę chodził do szkoły, Bolek będzie siedział, robił mapę. No i ogólnie tak dobra, to o maturkach to już pogadane, o Brączka o szkole nie ma co, bo nie chodził, bo nie było nawet u niego szkoły. I teraz taki temat, proszę ja ciebie, że... A właśnie, no dzisiaj pomyślałem sobie tak, że... No typowo, odcinku mamy raz na tydzień i teraz zostało nam tak, prawdopodobnie, ale nie wiem, zobaczymy czy będziemy kogoś ogarniać czy nie na serwer, bo byśmy musieli od nowa wrzucać mody.
Jak się Prączkowi będzie chciało, to spoko, to ogarniemy kogoś na jeden z odcinków, żebyśmy zrobili tą kiszonkę. Tak jak mówiliśmy, że na dwa zestawy odwozimy, jeden tnie. Jak się tak nie uda, ja tylko jedno pole biorę na kiszonkę, bo więcej mi nie jest potrzebne żarcia dla krów. Większość w tym roku pójdzie mi na ziarko, dlatego też w następnym odcinku prawdopodobnie będzie kiszoneczka. Później ja rozlewam gnojowice na poplon. To jest jeden odcinek, bo chciałem właśnie gnojowicę sobie zrobić, bo mamy tam polmota i zatorka, także fajny zestawik. No i na koniec zostaje mi właśnie orka na zimę. No i ja mam trzy odcinki, u Brączka zostaje orka. Jeżeli będzie ta kiszonka, no to kiszonka, to jest dwa. Czekaj, o coś zapierdolę. Kiszonka chyba nie u mnie. No to jak u ciebie nie, niestety już nie. Nie, ja nie będę chyba robił kiszonki, tylko Bolek zrobi u siebie kiszonkę, ja zrobię orkę, buraki. Buraki i kukurydzy na ziarno. No to tak zrobimy, czyli ja po prostu będę miał jeden odcinek więcej. No jak, powiedziałeś, że trzy będziesz miał. No trzy, a ty będziesz miał jeszcze dwa. Trzy. Poczekaj, muszę zobaczyć sobie, zmienimy sobie teraz tu pszeniczkę, zasiejemy. Poczekaj. Trzy będę miał orka, buraki i kukurydza. A, no tak, no a ja będę miał orka, gnojowica, kukurydza, kiszonka. To cztery, przepraszam, trochę się pomyliłem. Ty źle policzyłeś. No, także ja sobie tam jakoś to nadrobię. Czy najwyżej singla kiedy nagramy, czy po prostu tak na zakończenie serii rąbniemy sobie jakoś kukurydzę. No zobaczymy jak to wyjdzie, no i trzeba się brać za nową mapę, bo zimową, mówię, zrobimy sobie znowu tak tą serię, że od zimowej zaczniemy, bo fajnie było, także ja tą mapę postaram się o wiele, wiele bardziej powiększyć, dać w chuj więcej pól. I zimową już sobie wtedy zrobimy, żeby można było więcej poodśnieżać. Myślę, że te dwa odcinki znowu zimowe, ja u mnie może trzy, dlatego że będę chciał karmienie nagrać, bo no, tak jak widzieliście teraz w normalnej porze roku nie miałem czasu z tego zrobić nawet kiedy. I tak mi się za bardzo nie chciało. I mówię, później ten znowu wiosna ruszy i jeszcze jedną serię mam nadzieję, że no ciekawe, jak nie to pewnie będzie to już ostatnia seria z typowej, no chyba, że naprawdę będziecie mieli tam oglądane i będziecie chcieli to oglądać, no to zostanie. I mówię, ale najpierw muszę mieć pomysł teraz i zrobić to. Miałem ostatnio jakiś pomysł. Czekaj, ja cię muszę przeprosić, bo ktoś do mnie dzwoni. Dobra, przeproś. O, kurwa, nawet nie przeprosił. I tak ten, właśnie no, mam niby pomysł jeden, ale gospodarstwo by się naprawdę zmieniło, chciałem, żeby poszła kostka. Jakby najmniej nie kostka, to chciałem wymienić wszystkie budynki, czyli całą stodołę, oborek, wiatę taką nowocześniejszą bardziej. Kurwa, serio nie opuściłem, to przez Brączka. I tu mi się, o, na prawej stronie mi się taki ten założył. Dobra, teraz sobie pojeździmy trochę z zewnątrz. Ale wyjdę najpierw i zdejmę to, bo mnie to wkurza, nie podoba mi się to. Dobra, opuścimy sobie. Aha, bo mi się wyłączył chyba. Dobra, teraz już wszystko działa picabello. I tylko mówię, no to nie wyglądałoby jak typowa polska wieś. Już teraz mieliście komentarze, widziałem, że no już teraz tak nie wygląda jak typowa polska wieś. Dlatego też się będę zastanawiał. No dlatego teraz będę się zastanawiał, no jak ja mam to zrobić. Fajnie by było, no byśmy jeszcze takie nowoczesne maszynki i w ogóle. No z roku na rok po prostu byśmy się rozwijali, tak? No i teraz muszę tylko pomyśleć jak to ma wyglądać. Najebcie tu w chuj komentarze, żebym miał co czytać. Jakieś swoje pomysły, jak byście chcieli, żeby to wyglądało. Bo naprawdę chciałbym odwalić już tak bardziej nowocześnie, że jakiegoś takiego większego, no New Hollanda to coś mniej więcej jak tego, no i drugi jakiś nowoczesny ciąg i już się nie bawić w żaden taki polski. No i ja mówię, ja chciałbym większą oborę, chciałbym już taką wiatę większą. Polską serię teraz będziemy mieli z 13, także... No właśnie, tylko że właśnie, polska seria nam wejdzie z 13, później na pewno jakąś jeszcze mapę zrobię, że będzie też polska. Wiadomo, że jakaś fajna mapa też wyjdzie i na której będziemy nagrywać będzie polska, no dlatego też jak chcę już mam rozwijać, już rozwinąłem w tej serii, już wiecie, ulepszyłem, unowocześniłem, tak już myślę, że w następnej nie będę się hamował, no i też lepsze, no ładniejsze domy nam postawię, jako że wiecie, tak już wszystko się z roku na rok robi, no i po prostu więcej tych pól, niektóre pola może połączę, żeby wam się nie nudziło. Bo nie chcę, niby chciałbym połączyć te pola, tylko nie wiem, że jak ja je zacznę połączać i wszystko, to nie wiem, czy ta mapa się po prostu nie zmieni w chuj, inaczej nie będzie wyglądać, tak? Także to nie wiem jak to wyjdzie. Zobaczymy to jeszcze. Muszę się już powoli zastanawiać, no mam tą mapkę do kończenia zadałem, ale to sobie to tam ją skończę. Bo i tak mamy na razie polskich serii pełno, no a trzeba się wziąć za tą typową. Żeby też przestoju za dużego nie było. A to mówię, to muszę mieć pomysł, muszę mieć wenę, także czekam na wasze komentarze, jak ja mam to zrobić. Jakieś najlepsze wybiorę na pewno i się zasugeruję nimi.
Jak macie jakieś, jak jakieś macie fajne zdjęcia gospodarek, jak to chcecie, żeby wyglądała, może widziałem też zajebiste przeróbki typowej polskiej wsi, właśnie na takie nowoczesne. Jak macie, podsyłajcie, na pewno lepiej będzie mi się odwzorować później to, albo jakieś, wiecie, ciekawe pomysły z innych map, to na pewno wezmę to do siebie. Brączek, jak ci idzie? Dobrze, skończyłem to pole właśnie. Kurde, jaki oszczędny ten siewnik. Czemu? Ale wprawdzie tu ja co, ja wysiałem z pół hektara tak w grze farminga, to on jest idealnie zrobiony tak, wiesz, typowo pod farminga, nie pod hektary. No bo co mi tu było z 200 kilo? 300? Dobra, my sobie tędy polecimy, zrobimy tam poprzecznie, jak troszkę będzie jeździł tak, trochę tak, bo wiecie, już się bardziej przyzwyczaiłem się do środku, do siedzenia, ale już staram się od czasu do czasu poogarniać, żeby wiecie, i trochę tu, trochę tu. Także jedziemy to pole, jeszcze jadę to pole pod lasem chyba zasiać i będziemy kończyć ten odcinek dzisiaj. Też nie chcę, żeby był za długi jakiś. To małe pole jedzie zasiać czy co? No chyba właśnie jo, bo jak się teraz zastanawiam, to mi zostało tylko takie ostatnie co orałem, więc nie ma sensu, żebym ja znów to pole robił na odcinku. Dlatego też pojadę tam pod las, bo najmniej na nim było pracowane. Już bałem się, że mnie nie mam podnieść, no, nie podniosłem tego. Siewnika, ty właśnie, słuchaj, dzisiaj poruszyłem sobie ten temat 60 FPS-ów, nie? W renderowaniu. No i no. Stranded Deepa, nie powiem, odjebali tak Stranded Deepa, tak go zaktualizowali, że gra to chodzi teraz bajunia, tekstury i wszystko, ptaki dodali, no teraz się aż grać chcę, powiem ci. I mówię, a zobaczę sobie w tych 60 FPS-ach. Nie powiem, jest tam chwila roboty, może z minuta, żeby wiesz to ustawić. No i chuj, to ogólnie jest coś takiego, że to są masz 3 etapy renderowania. Na górze masz pasek renderowania normalnego, na dole masz 2 etapy jakieś renderowania. Nie wiem co to jest prawdopodobnie o tych 60 FPS-ów, to jakby 2 razy się renderowało. No i słuchaj, miałem 15 giga wolnego, nie? No. Pół godziny renderowania miałem wyrenderowane 10% tego paska normalnego. Może 15. A co ty tak kurwa, sarnę gonisz? Jak skakał jebany. Zastanawiałem się, czy w końcu zauważysz. O Boże, jebłem. No i słuchaj, i ten, poczekaj, ruszę, dobra, sieję. No i tego drugiego paska tam było ponad 30 chyba procent, nie? Ale to renderowania było pół godziny. Ja wchodzę na dysk, a tam 5 giga nie ma, nie? O kurde. Ja siny jestem, mówię, nie, dobra, ja nie ma sensu, żebym ja to robił. Wziąłem sobie, anulowałem, wziąłem sobie 20-sekundowy, nie? Wziąłem ten 20-sekundowy, renderowało sporo, bo praktycznie normalnego odcinka to by mi wyrenderowało z 5-6 minut, a tu renderowało 20 sekund. Wyrenderowało to, tak szczerze, no w jakości dupy nie urwało i jeśli chodzi o płynność, no może było, ale szczerze, na YouTubie mi się wydaje po konwercie nie byłoby żadnej różnicy, jeszcze jak YouTube to zwalnia, to dla mnie nie ten, no ale najgorsze było to, że klip 20-sekundowy, normalny, renderowany waży mi 28 mega. A klip renderowany w 60 FPS-ach 20 mega, 20-sekundowy ważył 250 mega, czyli 10 razy więcej. Także przy normalnym odcinku odcinek ważyłby mi około 20 tam giga chyba patrzyłem. Ja pierdolę. Także no konwertowanie i wrzucanie to nie ma nawet mowy o takim czymś i moim zdaniem na razie to jest w ogóle nieopłacalne, bo tu trzeba by spędzić cały dzień na odcinku, a i tak wiem, że no może tam ktoś by oglądał, nie wszystkim pociągnie ten internet w 720 i też by nie obejrzał sobie tych 60 FPS-ach, ale mówię wam, nie ma jakiegokolwiek sensu, myślałem, że to troszkę inaczej będzie wyglądało, że po prostu odcinek tam będzie 200-300 mega więcej ważył, tam z parę minut więcej będzie renderował, a nie, że do godziny dwóch nawet, nie wiem, czy to 3 godziny by mi wyrenderowało, trzeba by mieć drugi komputer, szybki internet, może jeszcze tak, ale tak to jest bynajmniej nie dla nas, już lepiej wolę te 2 filmy dziennie wstawić, niż jeden taki w 60 FPS-ach, tak. I to tyle. Właśnie dobrze to sprawdziłem, bo tak mnie nurtowało ostatnio, bo tak już wcześniej widziałem u niektórych tam było i sam widziałem w 60 FPS-ach naprawdę zajebista płynność, nie? Tak jak u niego bynajmniej, zajebista jakość, on nie konwertuje ani nic. Także naprawdę super to wszystko fajnie wyglądało. No ale u nas bynajmniej to na razie... Ole, tutaj wjebałem się nad górkę. Ogólnie też dzisiaj wgrałem takie nowe niebo. Jak widzicie, dość fajnie wygląda. Real Sky FS15 sobie wpiszcie. O 15,8 mega mniej więcej waży na Uploadas czy jakoś tak. Także spokojnie sobie to znajdziecie. Naprawdę bardzo fajne niebo, polecam. W fajnych godzinkach 18 jest, spoko. Noc jest zajebista, bo fajny księżyc.
Także można sobie troszkę pograć. Ja myślę, że co trochę będę teraz nieba zmieniał. Ogólnie wrzuciłem najpierw do 13, bo właśnie to mnie nakłoniło do zmiany nieba z 13. Mamy fajne. I pliki mi się podmieniły, myślałem, że będzie wszystko w porządku, ale było czarno. Po prostu było czarne, czarne niebo całe, więc postanowiłem, że jak już teraz wymieniłem, to już wymienię sobie na niebo jakieś inne i co trochę będę sprawdzał jakieś nieba sobie po prostu. Wiecie co, ja sobie tu cofnę, bo tu nie ma nie mam sensu nawet jechać. Dokładnie. I jakoś leci. Czekaj. Ja się teraz myślę i chyba wrąbniemy sobie w następnym odcinku. I wiesz co, nie wiem czy jest sens właśnie ściągać kogoś trzeciego. Nie powiem, no jeden odcinek fajnie, ale to mówię, jak będzie ci się chciało mody upiąć, to możemy nie, sprawdzić. Nie, myślę, że będziemy mogli kogoś wziąć. Mówisz? No. No tak byśmy zrobili. No fajnie, bo ja chciałem tu tutaj z tego pola daleko tutaj, nie? No. Ale nie, kurna ty, ja mam za mało kukurydzy. Ja pierdzie, ja mam. Co, ja mam dwa pola kukurydzy tylko, nie? Czy trzy? Nie, trzy. Poczekaj. Ty gdzie masz kukurydzę? Tutaj? Ja mam dwa pola kukurydzy. Ty masz... I to twoje, nie? A, tu ja mam trzy. Dobra, ja mam trzy. Dobra, czyli tak, robimy kiszonkę, robimy na tamtym dużym polu. A na ziarko, fajna akcja myślę, że będzie. Zrobimy sobie na tym polu koło domu i tym, co przed chwilą właśnie tam byłem zobaczyć. Także nie, super. Dobra, no co, mamy tu 21 minut. Fajnie nawet wyszło, jeszcze sobie tutaj dojadę do domciu, żeby już nie było. I spadamy już, nawet nie będę tego chyba, może nie, jeszcze poczekam, Brączek mi wyjdzie kamerkę, to wyrenderuję sobie to, chociaż sobie to jutro wstawię, Stranded Deepa zacznę wstawiać teraz. Już będę miał na rano, sobie go obejrzycie, jak tam... Tak, a u mnie niestety nic dużo nie będzie, bo nie mam czasu tego nagrać, bo zaraz jest na 18, także dopiero będzie odcinek... Znaczy będzie jutro coś? Znaczy w sumie będzie dzisiaj coś, ale wieczorem dopiero, bo rano będę dopiero to nagrywał, także... No, także wiem gdzie, wiecie gdzie wbijać. Dobra, no a co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, troszkę się pogadało, coś tam się nadrobiło, mówię, będziemy wspominać jeszcze na pewno ten cały wypad Brąsia do mnie w kolejnych odcinkach, tak żeby nie za dużo wszystko w jednym. I to by było na tyle, ja wam dziękuję serdecznie jeszcze raz za uwagę, łapkujcie, subujcie, udostępniajcie, trzymajcie się, cześć! Cześć!